Kochani, jednym z głównych odkryć w moim życiu jest to, że muszę ma bardzo destrukcyjne działanie. Każde muszę, każdy przymus odbiera chęć do działania, czyli przeciwieństwem słowa chcę jest słowo muszę. Jeżeli ja chcę coś zrobić i tak bardzo chcę to zrobić, że aż powiem, że muszę to osiągnąć, to w ten sposób odbieram sobie chęć do działania. Ponieważ skoro muszę, to już nie potrzebuję chcieć. I teraz, kochani, to co odkryłem przedwczoraj, a może nawet wczoraj, to jest jeszcze jedna funkcja słowa muszę. Każdy przymus, prawie każdy przymus powoduje bunt. W większości, w moim przypadku, jak ktoś mnie do czegoś zmusza, to ja się buntuję. A ponieważ należy do ludzi skutecznie działających, czyli jak się zbuntuje, to się zbuntuje na tyle skutecznie, żeby ten bunt był jeszcze bardziej skuteczny niż to, co mam osiągnąć. I teraz nie jest ważne, czy ktoś mi coś każe i mówi, że muszę, czy ja sam sobie powiem, czy muszę. Jak ja mówię, że sam mówię do siebie, że coś muszę, to tym bardziej nie jestem w stanie zaprzeczyć temu, bo to ja to powiedziałem. I tym bardziej się buntuję. Dlatego, kochani, informuję was, że jeżeli powiesz do siebie, że musisz, to się zbuntujesz. To twoja natura, wewnętrzna natura człowieka, który decyduje, postaci, która decyduje, co masz robić i co masz osiągnąć, zbuntuje się do tego stopnia, że twój bunt będzie silniejszy niż cel, który chcesz osiągnąć. Dlatego informuję na tyle, na ile potrafię, bo chcę przekazać ci tę ważną wiadomość. Jeżeli sam sobie strzelasz w kolano, mówiąc, że musisz, to ten strzał jest skuteczniejszy niż pomysł tego, co chcesz osiągnąć. Dlatego nie używaj słowa muszę, ponieważ natychmiast spowoduje to twój bunt.